Zobacz, jak zrobić najlepszy naturalny środek na potencję i powiększoną prostatę. Wystarczy codziennie rano na pusty żołądek spożywać jedną łyżkę przygotowanej mikstury, a w ciągu miesiąca ustąpią wszystkie dolegliwości. Potrzebne składniki: pestki dyni 150 g, orzechy włoskie 150 g, miód 300 g, sok z jednej cytryny. Dowiedz się, dlaczego ten naturalny środek na prostatę i inne dolegliwości urologiczne jest znacznie skuteczniejszy niż drogie suplementy i ponadto możesz go łatwo zrobić w domu. Najlepszy naturalny środek na potencję i zdrową prostatę. Jeśli potrzebujesz naturalnego wzmocnienia potencji, to jest to przepis idealny dla Ciebie. Wystarczy codziennie rano na czczo przyjmować jedną łyżkę mikstury. Twoja prostata wróci do równowagi w ciągu jednego miesiąca. Nie będziesz potrzebował żadnych drogich suplementów. Mieszanka ta przeznaczona jest nie tylko dla mężczyzn, ale jest także bardzo korzystna dla kobiet. Zapobiega procesom zapalnym i ułatwia organizmowi uporanie się z nimi. Poprawia również libido i jest silnym naturalnym afrodyzjakiem. Miksturę otrzymasz w niecałe 5 minut, a do jej przygotowania wystarczą tylko 4 składniki. Obejrzyj ten film od początku do końca, bo czeka na Ciebie wiele przydatnych wskazówek. Więc, zaczynajmy. Jak już wspomnieliśmy, do tego przepisu potrzebne będą 4 naturalne składniki, które można kupić w każdym sklepie ze zdrową żywnością, czy też na targowisku. Spożywaj codziennie ten słodko-kwaśny przysmak, a zapobiegniesz wszelkim infekcjom dróg moczowych, w tym pochodzeniu ginekologicznego. Zaczynamy więc przygotowywać ten przepis już teraz. Pierwszym składnikiem są pestki dyni. W celach leczniczych pestki dyni używane były w czasach starożytnych Azteków. Pestki dyni to naturalny środek na prostatę, bogaty w cynk, magnez i żelazo. Pestki to również prawdziwa skarbnica witamin. Zawierają witaminy B, D, A, C, E i witaminę K oraz biologicznie wysokiej jakości białka. Są również bogate we włókna roślinne, które pomagają w lepszym trawieniu oraz zawierają cenne fitosterole, mające budowę zbliżoną do cholesterolu. Działają jednak odwrotnie. Obniżają poziom cholesterolu we krwi. Urolodzy zalecają codzienne spożywanie pestek dyni. Oto, jakie właściwości lecznicze mają pestki dyni. Zapobiegają miażdżycy i oczyszczają naczynia krwionośne. Stosowane są w leczeniu chorób prostaty i pęcherza moczowego. Mają korzystny wpływ na zdrowie nerek. Są niezastąpione w leczeniu niepłodności u kobiet i mężczyzn. Zawierają fosfor, który zwiększa libido i popęd seksualny u obu płci. Uważane są za doskonały naturalny środek na impotencję. Teraz zważymy 150 g pestek dyni. Tłoczony na zimno olej z pestek dyni uważany jest za najlepszy naturalny środek na przerost prostaty. Przechodzimy do kolejnego składnika, orzechów włoskich, które są stosowane jako ludowy środek na zdrowe serce, kości i nerwy. Orzechy włoskie są jednak najbardziej znane ze swoich właściwości afrodyzjakowych. Szczególnie cenione jest połączenie orzechów i miodu. Jądra orzechów włoskich są doskonałym źródłem białka i błonnika roślinnego oraz minerałów takich jak magnez, potas, fosfor i żelazo. Zawierają witaminę E, niezbędną do wzmocnienia odporności, a także witaminy B1 i B2. Orzechy włoskie są również bogate w polifenole i nienasycone kwasy tłuszczowe. Wpływają korzystnie na ogólny stan zdrowia i dostarczają organizmowi tak potrzebnej mu energii. Orzechy to także potężny naturalny środek na prostatę. Zważymy 150 g orzechów włoskich,
tyle potrzebujemy w tym przepisie. Orzechy można kupić w sklepach ze zdrową żywnością lub na targowiskach i jeśli masz taką możliwość, to najlepiej nieoczyszczone w łupinach. Wtedy z pewnością są najświeższe. Do rozdrobnienia przygotowanych składników będziemy potrzebować odpowiedniego elektrycznego młynka. Najpierw do młynka wkładamy 150 g pestek dyni. Następnie dodajemy 150 g orzechów włoskich. Włączamy urządzenie i mielimy wszystko razem przez 60 sekund. Otrzymaliśmy zwartą mieszankę pełną minerałów, witamin i innych składników odżywczych, którą przesypujemy do większej miski, aby dodać pozostałe składniki. Kolejnym składnikiem jest cytryna, którą najpierw przecinamy na pół, a następnie wyciskamy leczniczy sok z każdej połówki. Jeśli to możliwe, używaj cytryn z upraw ekologicznych. Są o wiele zdrowsze niż te kupione w supermarkecie. Oto, ile soku otrzymaliśmy z jednej cytryny. Wlewamy sok do naszej leczniczej mieszanki. Czwartym składnikiem jest naturalny miód. Miód zastosowany jako lek na niepłodność daje doskonałe rezultaty u obu płci. Jest korzystny zarówno dla mężczyzn, bo stymuluje produkcję testosteronu, jak i dla kobiet, bo zawiera ważne minerały, które wpływają na prawidłowe wydzielanie estrogenu. Miód zawiera ponadto witaminy i aż 31 minerałów oraz fitochemikalia i zdrowe naturalne cukry. Zważymy 300 g miodu. Jeśli twój miód skrystalizował, to nie martw się tym, ponieważ krystalizacja jest naturalną właściwością miodu. Jeśli potrzebujesz miód w postaci płynnej, to rozpuść go w niskiej temperaturze, aby nie utracić jego cennych właściwości, mieszając delikatnie drewnianą lub plastikową łyżką. Teraz dodamy miód do przygotowanej mieszanki. Wszystkie składniki dokładnie wymieszamy drewnianą łyżką. Jeśli uważasz, że mieszanka jest zbyt gęsta, możesz dodać trochę więcej miodu. Całość przekładamy do szklanych słoików z pokrywkami. Otrzymaliśmy naturalny afrodyzjak pełen leczniczych substancji. Przygotowana mikstura jest szczególnie polecana dla mężczyzn, którzy mają problemy z przerostem prostaty, ale stanowi również doskonały środek profilaktyczny przy wszelkich infekcjach dróg moczowych. I dlatego też powinny ją stosować także kobiety. Poprawia zdrowie intymne u osób obu płci. Otrzymane dwa pełne słoiki mikstury przechowujemy w lodówce. Spożywając jedną łyżkę stołową mikstury rano, na pusty żołądek, będziecie wdzięczni za ten przepis, gdyż oprócz właściwości leczniczych ma on również doskonały smak, słodko-kwaśny jednocześnie. Uzyskana ilość wystarcza na miesiąc pełnej kuracji.